Słuchajcie, ja nie słuchałem, co o mnie opowiadałaś, bo tutaj laptopa zostawiałem, ale chyba mi nieźle nasłodziłaś. Dziękuję. Cześć, jestem Kamil i dzisiaj będę mówił o zaawansowanych metodach statystycznych. Ale że cały ATM jest w takim mrocznym klimacie, to zamiennie użyję clickbaitowego wyrażenia sztuczna inteligencja. I popatrzmy, jak przez ostatnie lata zmieniała się technologia. Mamy rok 1997. Dr Chandra na Uniwersytecie Illinois skonstruował heurystycznie programowalny komputer algorytmiczny, w skrócie HAL 9000. Komputery HAL serii 9000 były najbardziej niezawodnymi komputerami, jak na tamte czasy. Na slajdzie widzicie ośrodek pamięci logicznej HALa 9000, pomieściłby wszystkich programistów mobilnych z Allegro. 20 lat później, rok 2017. I nie chce mi się przełączyć. Opowiedziałbym wam... O, właśnie. W roku 2017 z kolei kieszeń programisty mobilnego z Allegro mieści kieszonkowy superkomputer. Co w tym niezwykłego? Ośrodek pamięci logicznej, który wam pokazywałem, udało się zminiaturyzować tutaj do takiego chipu rozmiarów 10x10 mm. Dość pokaźny obszar tego chipu zajmuje Neural Engine wspomagający obliczenia sieci neuronowych, ale sam CPU tutaj na górze dodatkowo został wyposażony w akceleratory uczenia maszynowego. Czy jednak takie małe urządzenie jest w stanie dorównać komputerom HAL serii 9000? Przyjrzyjmy się, jak sztuczna inteligencja wspomaga obliczenia kieszonkowego superkomputera. Zacznijmy od rzeczy, wydawałoby się, trywialnej, syntezowania mowy. Istnieją dwie podstawowe techniki. Pierwsza to unit selection. To składanie dźwięku z nagranych wcześniej próbek, bazy półgłosek. Półgłoska to jest taki fragment dźwięku krótszy niż głoska. I na slajdzie widzicie fragment z ponad 20 godzin nagrań, które posłużyły do wygenerowania bazy ponad 2 milionów półgłosek, których używa Siri na iPhone'ach. I półgłoski oczywiście sekwencjonowano tutaj przy użyciu sztucznej inteligencji. Drugi sposób to parametric synthesis. Tutaj nie ma żadnej bazy próbek. Dźwięk jest w całości obliczony matematycznie. Ale dzisiejsze syntezatory używają podejścia hybrydowego, czyli dobierają próbki z metody unit selection, a dobierają je przy użyciu metod z parametric synthesis, a na dodatek używają sztucznej inteligencji, żeby wspomóc ten proces. I gdzie dokładnie je używają? Po pierwsze, jeżeli mamy tekst, który chcemy syntetyzować, to machine learning wyznacza intonację tego tekstu, a po drugie, dobiera nam próbki, które pasują i do tekstu, i do intonacji, i pasują wzajemnie do siebie, żeby jakoś te próbki dało się ze sobą posklejać. I na tym slajdzie tutaj widzicie w kolejnych kolumnach warianty kolejnych półgłosek, a niebieska linia to są warianty wybrane przez rekurencyjny machine learning. I tutaj chciałbym odtworzyć wam głos Siri na iOSie 9 używającej algorytmu imperatywnego i na 11 używającej już machine learningu i prosiłbym w reżyserce o kliknięcie na 9 myszką. To ten trójkącik może? No i nic nie słychać. Może głośniej? To jeżeli to nie będzie działało, to powiem wam, że to brzmi jak taki robot, syntezator, a tutaj już brzmi, jakby to prawdziwa osoba mówiła. Mogę wam na przerwie pokazać, jak podejdziecie po presce. To chłopaki, zostawmy to w takim razie. Lecimy dalej. Dobra. Programista może użyć tego nowego głosu Siri, którego nie usłyszeliście, ale zapewniam was, że jest piękny, w swojej aplikacji. Te kilka linii kodu wystarczy, by wydać polecenie sztucznej inteligencji, by odczytała zadany wyżej tekst.
Komputery HAL serii 9000 potrafiły także rozpoznawać ludzką mowę. Jak to wygląda w przypadku kieszonkowego superkomputera? Programista musi na początku utworzyć silnik audio, który posłuży jako mikrofon oraz moduł rozpoznawania mowy sztucznej inteligencji. I teraz co się dzieje? Trzeba zainstalować Lambda na tym silniku audio, żeby otrzymywać strumień bajtów z mikrofonu. Nie musicie tego czytać, bo ten kod jest ze Stack Overflow. A tutaj w Lambdzie ten strumień bajtów, który odbieramy, przekazujemy do requestu rozpoznawania mowy. I okej, i w Lambdzie otrzymujemy rezultat, który będzie się dynamicznie zmieniał w trakcie, jak mówimy. I teraz na chwilę zniknę ze sceny. Chciałbym pokazać wam rozpoznawanie mowy i syntezę w akcji. Okej, tutaj jest mój superkomputer, który tutaj przytargałem. I tutaj mam zaimplementowanego takiego HALA 9000. Odpalę na początku moduł związany z rozpoznawaniem mowy. Teraz sztuczna inteligencja nas nie słyszy, ale jak wcisnę ten guzik, to bądźmy bardzo ostrożni. Can you hear me? Question mark. Okej, zrozumiała, co do niej mówiłem. I teraz chciałbym wcisnąć ten guzik na dole, żeby syntetyzować tą wypowiedź, którą ode mnie jakby odebrała. Ale nie wiem, czy dźwięk nam działa. Can you hear me? Jest, udało się. Dobra, wiecie co? Nie będę jakby wracał na scenę, bo za chwilę znowu tutaj zejdę. Powiem tylko szybko, że to, co pokazałem, było mało spektakularne, no bo do czynienia z rozpoznawaniem mowy mamy na co dzień, kiedy na przykład dzwonimy na hotline Medicoveru, to asystent pyta nas, jaka jest dolegliwość, coś w tym stylu. Ale komputery HAL serii 9000 potrafiły też bardzo dobrze czytać z ruchu warg. I jak sobie poradzi z tym kieszonkowy superkomputer? Wróćmy do tego HALA tutaj na moim superkomputerze i odpalę teraz moduł trenowania sieci neuronowej. Powinniście widzieć moją twarz. To jest jakby komponent standardowo dostępny teraz w iOSie, którego możemy używać do odczytywania różnych parametrów twarzy. I ja w tym przypadku sczytuję kąty otwarcia szczęki, napięcie mięśni policzków i kształt ust. I ten moduł służy do tego, żeby zbierać próbki. Prosi mnie o wymawianie liter i pokażę wam, jak to wygląda. To będzie może trochę zabawnie wyglądało, ale spróbujmy. A, ty, m. No, zebrałem 5 próbek. Jak możecie się domyśleć, jest to za mało, żeby robić cokolwiek sensownego z machine learningiem. Dlatego przeskoczmy sobie tutaj do slajdów. Już wracam na scenę i tutaj widzicie tabelkę, którą przygotowałem wcześniej. Wcześniej zebrałem te próbki. I tak, w pierwszej kolumnie jest dyskretna wartość. Ucięło nam pierwszą kolumnę, ale tam była litera, którą właśnie wymawiałem. A pozostałe 30 kolumn to są różne parametry. Szczęka, policzki, usta. I w sumie jest tutaj 30 parametrów, a wszystkich próbek zebrałem 500. No i teraz wiecie, co robiłem w ten weekend. Teraz pokażę wam, jak trenuje się sieć neuronową na Macu. Jest to niezwykle proste z użyciem CreateML, dostarczonego domyślnie przez Apple. Będziemy operować na tym pliku CSV, który widzieliście na poprzednim slajdzie. Na początku zaczytujemy do pamięci wszystkie próbki. Później mówimy sztucznej inteligencji, aby uczyła się rozpoznawać kolumnę character na podstawie wszystkich innych kolumn. Chwilę czekamy. Jak to działa? Nie mam pojęcia. A później wyświetlamy sobie podsumowanie tego, jak skuteczna jest sieć wytrenowana przez nas. Na końcu tylko zapisujemy wytrenowaną sieć do pliku. No i proszę, nie znam się na sieciach neuronowych, a wytrenowałem sieć neuronową. I dalej jest już prosta sprawa. To było na Macu. Musimy myszką złapać za ten plik LipReading ML Model, przeciągnąć go do projektu iOS-owego i tam IDE wygeneruje nam pliki interfejsu, tak że będziemy mogli ich użyć w kodzie. I w apce iOS-owej jest już mega prosto.
bo tworzymy instancję sieci neuronowej, żądamy predykcji na inputcie, podając parametry szczęki, mięśni, tego wszystkiego, o czym wam mówiłem. I na wyjściu dostajemy predykcję, jaką literę prawdopodobnie właśnie wymawiamy. I teraz będzie ostatnie demo, znowu zniknę. To może się nie udać, bo tutaj jest inne oświetlenie niż w domu, gdzie trenowałem sieć, ale może będziemy mieli kupę śmiechu. Tutaj bym chciał. Dobra. Dobra. Teraz odpalam moduł rozpoznawania mowy z ruchu warg mojego HALA 9000. I na początku może wypowiem coś prostego, coś, co pewnie większość dzieci jako pierwsze słowo wymawia. M. M. A. Jeszcze raz. M. A. M. A. No niestety, mamy słabe światło, ale spróbujmy z innym wyrazem. Ty. A. Ty. A. Ej, prawie dobrze. To spróbujmy jeszcze jeden wyraz. A. Ty. M. Prawie wyszło. Jeszcze raz. A. Okej, okay, odpuszczamy. Ale powiem wam, w domu działało. Powiedziałem wam, że się nie znam na sztucznej inteligencji i tak dalej. Trochę nakłamałem, bo coś tam troszeczkę się znam, ale specjalnie tak podkreślałem, że się nie znam, bo chciałem wam pokazać, że w rzeczywistości bardzo łatwo jest się w dzisiejszych czasach zająć machine learningiem, sztuczną inteligencją, choćby na iPhone'ach. No i że ta sztuczna inteligencja powoli staje się takim zwykłym narzędziem, które będziemy mogli wziąć i użyć. I zniknęło, ale tak, to jest koniec mojej prezentacji. Jakbyście mieli jakieś pytania, to zapraszam was na przerwie. Dzięki bardzo.